Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na 21. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia w dniach 15-24 września 2017. Festiwal rozpocznie polska premiera Porachunki z katem Martina McDonagha w reżyserii Marcina Hetznera. 8 teatrów z całej Polski powalczy o Grand Prix Italii. Dodatkowo wystąpi Teatr Kapitol, Pożar w Burdelu i Artur Andrus. Rezerwacje 784-976-025. Festiwal Komedii Italia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta Tarnowa. Witamy Państwa w kolejnym festiwalowym studiu, a naszym dzisiejszym pierwszym gościem jest pani reżyser Inka Dowlasz. Witamy. Przedstawiciel ZASP-u, pani reżyser będzie miała bardzo trudną rolę chyba, bo po obejrzeniu wszystkich 8 spektakli konkursowych, to pani właśnie typuje osobę, aktora, która zasłuży na statuetkę Ale aktor. Czy to jest trudne zadanie w tym roku, pani Inko? Troszeczkę wyjaśnienia. To jest nagroda dla młodej aktorki, młodego aktora. Dyskutujemy w ZASP-ie, czy tę magiczną cyfrę 30 przesunąć. No na razie ona nie jest przesunięta, więc tym bardziej jest trudne zadanie, bo trzeba zaglądać tam, gdzie trzeba. Ale jeszcze chciałam takie słowo powiedzieć, że właśnie to, co mówiłyśmy, że no, takie stare porzekadło, że komedia musi być głupia i śmieszna i wtedy się dobrze czujemy, kiedy widownia rży. A mam wrażenie, że każdy z tych spektakli był o czymś. O czymś i to bardzo piękne. I o czymś ważnym, istotnym, prawda? To bardzo piękne. I to bardzo piękne, przyzwoicie zrobione, tak dopieszczone, to miło, to bardzo piękne. Czyli rozumiemy, że pani nie ma poczucia straconego trochę czasu nie. Po obejrzeniu tych 8 konkursowych spektakli? Z radością przyjeżdżałam, ciekawa, co mnie spotka, zwłaszcza, że no co tu dużo mówić, odrabiam zaległości jako widz w ten sposób. Także dzięki. Przygląda się pani aktorom, młodym aktorom, oceniając ich, jakie są te elementy, które są dla pani ważne, co zwraca pani uwagę szczególną może i wpływa na późniejszą decyzję? No ja rozumiem, że pana pytanie jest dosyć podchwytliwe, ponieważ no, trzeba taką kwadratu rozwiązać, będąc w tej roli jak ja, to znaczy podążać, no albo nie mogę podążać. Jeżeli podążam, to za przeproszeniem jak taki zwykły widz, który wciągnie się, wzruszy, uśmiechnie i myślę, że ta część pracy nad sobą, żeby właśnie nie oceniać, jest ważna dla mnie, żeby właśnie nie oceniać, bo gdzieś tam takim pseudowachowym okiem szacując, siłą rzeczy, pewne rzeczy, no coś nieprawdziwego się rodzi. Czyli dużo jest takiego głosu serca, można powiedzieć, a nie rozumu, bardzo technicznego spojrzenia podążam, na scenę. Podążam, reaguję, podążam i myślę, że z takim nastawieniem tylko mogę cokolwiek powiedzieć i oglądać. Rozumiem, że nie może pani na pewno powiedzieć, oczywiście to jest jasne, bo pewno ta decyzja jeszcze, że tak powiem, dojrzewa, który z młodych aktorów otrzyma tę statuetkę ZASP-u. Natomiast ponieważ nie jest pani w składzie jury, to możemy panią chyba zapytać, czy i które spektakle bardzo się pani podobały? Pomijając warstwę aktorską, spektakle jako całość. Właściwie
No ja bym odwróciła to pytanie, ponieważ no, nie było takiego spektaklu, który by mi tam no, nic nie poruszył, że mogłabym wstać i wyjść. No, one były tak różne i z tak różnych, można powiedzieć, pobudek powstały, że właściwie no, nie odpowiem na to pytanie teraz. Czyli to jest... Po każdym, po którym wychodzę, idę sobie do pociągu i coś tam sobie myślę. I to są myśli sprowokowane no właśnie tym, że byłam na spektaklu, więc myślę, że to jest wartość. Czyli bardzo dobra recenzja, rozumiem, tegorocznej tak. edycji Talii. No, no tak, tak, tak. Czyli warto nawet z Krakowa pociągiem przyjeżdżać tak. tutaj na spektakle. Tak, warto. Ucieszyłby się z pewnością pan dyrektor artystyczny, który mówił chociażby w tym studiu, miał takie zamierzenie, żeby te spektakle były o czymś, żeby pobudzały do myślenia i też faktycznie był taki klucz, że to nie ma być tylko śmiech dla śmiechu, ale też nagroda, ale aktor przyznawana jest powtórnie. Pani miała okazję również w tamtym roku przyglądać się spektaklom festiwalowym. A gdybyśmy mieli może porównać tamtą edycję Talii i tę aktualną, widać nawet jakąś różnicę w koncepcji, w idei tego, jak myśmy, wygląda Talia? Myśmy chyba już to powiedzieli. Mhm. Mam wrażenie, że ten dobór był, no nasuwa mi się słowo staranny o czymś. Że nie musimy rechotać na Talii. Mhm. Nie musimy rżeć, żeby mieć poczucie... No, że miasto wydało pieniądze celowo. Obserwowałam, no współuczestniczyłam z widownią i muszę powiedzieć, że to jest taka druga, nie wiem jak to nazwać, nitka. Niektóre twarze już rozpoznaję i reakcje ludzi i tak, no tak dobrze się jest z tą widownią. To są chyba stałe osoby, które karnety mają. Prawda? Jest dużo stałych, tak, tak bywalców tak. Talii. I to taka dobra, no coś takiego dobrego, dobra atmosfera. I liczymy na to, to od razu powiem, że pani też, bo w poprzedni rok to był pani debiut na Talii, tak można powiedzieć. W tym roku kontynuacja, z czego się bardzo cieszymy. Rozumiemy, pani reżyser, że pani stanie się właśnie jednym z tych stałych bywalców. I również... No, od czasu do czasu odwiedzam Tarnów i na premierze czasem jestem. To jest niedaleko. Część naszych kolegów tu pracuje, więc no, zawsze chętnie. A czy czuje pani takie, jeszcze nawiązując do tego wyboru laureata statuetki, ale aktor, czy czuje pani na sobie takie no jednak duże obciążenie i dużą odpowiedzialność? Bo jeżeli mówimy o tym, że to wędruje do młodych aktorów, tu chyba tego aktorstwa w wykonaniu młodych, bardzo dobrego aktorstwa było sporo, prawda? I teraz to jest coś, co na pewno uskrzydla, zwłaszcza na początku tej drogi artystycznej. No, więc pani ma mamy ciężar. Pani ma ciężar tego wyboru. Mamy nadzieję i cieszy to, że koledzy są no, dobrze przygotowani do pracy. Fajne jest. A wybór będzie trudny? Ja jeszcze drążę ten... No może już zamknijmy go. Za chwilę się okaże wszystko. Dobrze. Nie ma co drążyć. Dobrze, w takim razie do zobaczenia na finałowym już tak jest. Spotkaniu. Mam nadzieję, statuetka dojdzie. Aha, bo jest jakiś, jakaś taka historia ze statuetką, że ona dociera kurierem, dociera tak? Dociera kurierem, tak jest. Mam nadzieję, że dojdzie i zostanie. To telefona. Życzymy trafnego wyboru. Dziękuję i żeby statuetka szczęśliwie dotarła do Tarnowa. Bardzo pani dziękujemy i do zobaczenia w takim razie na finale. I do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy. Przed nami druga odsłona dzisiaj piątkowego studia festiwalowego. Rozmawialiśmy przed chwilą o ocenianiu aktorów, a teraz przed nami rozmowa z członkami zespołu aktorskiego, też panią reżyser spektaklu Zapolska Superstar z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.
Witamy bardzo serdecznie w studiu festiwalowym. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kruczek i... No, przede wszystkim nasi goście. Pani reżyser Aneta Groszyńska, pani Sara Celler-Jezierska oraz pan Filip Perkowski, czyli pani reżyser i dwoje przedstawicieli zespołu aktorskiego, który jest liczniejszy. Spektakl jest dość eksploatujący, zatem myślę, że reszta trochę odpoczywa, tak? Przed szykuje. Do kolejnego spektaklu. No to zacznijmy od tej zapolskiej superstar i od tego przewrotnego podtytułu, czyli jak przegrywać, żeby wygrać. Tak. No, zgłębiając biografię Gabrieli Zapolskiej, która była punktem wyjścia dla naszego spektaklu, zdaliśmy sobie sprawę i myślę, że to jest po prostu jej historia. Historia przede wszystkim kobiety, która próbowała mieć swoje zdanie, walczyć o swoje, co i dzisiaj nie jest łatwe i w XIX wieku również nie było łatwe, która zajmowała się niezbyt może modnymi w tym czasie tematami jeszcze, no bo poruszała tematy społeczne, bardziej znaczy opisywała tak naprawdę ludzi, którzy domagali się głosu, którzy tego głosu nie mieli, więc ona była taką tubą dla spraw, które nie były powszechnie znane, a już na pewno nie były opisywane w literaturze. No a po trzecie pisała to jeszcze w dodatku w formie komedii, czyli też gatunku niekoniecznie wchodzącego na panteony literatury polskiej, więc miała po trzykroć trudno. I sama była osobowością też dość złożoną i sprzeczną. Oczywiście, tak. No, jakby składając te trzy czynniki, można się domyślić, że osobowościowo też nie była prosta. No i skoro tak, skoro to jej życie było torem przeszkód, a mimo to gdzieś, co myślę, że było dla nas też niezwykle inspirujące, kiedy sobie tą biografię odkrywaliśmy dla siebie, no mimo to jakby została, dotrwała do końca życia w swoich postanowieniach i do końca życia była wierna swoim ideałom, do końca życia jakby zajmowała się tym, co naprawdę ją boli, co ją dotyka i wbrew krytyce, wbrew tym przeciwnościom, które świat jej stawiał na co dzień, potrafiła walczyć, chociaż to była dosyć trudna walka, naprawdę. To jakby spektakl dosyć nawet szczegółowo opowiada o tych porażkach właśnie kolejnych, które Zapolska ponosiła. Natomiast no jak przegrywać, żeby wygrać, bo wydaje się, że tą wygraną chyba w życiu jest to, że po prostu nie odpuszczamy i że ten cel, który nam przyświeca, jeżeli w coś wierzymy naprawdę i pozostajemy temu wierni do końca, wydaje nam się po prostu wygraną. I, no i tyle z podtytułem. Tekst napisał na potrzeby waszego spektaklu pan Jan Czapliński. Ile w tym tekście jest po prostu fragmentów z autentycznych dokumentów, listów, które pozostały po Zapolskiej? Przede wszystkim są fakty z jej życia i jakby to było taką bazą i matrycą i jest chyba. Nie ma cytatów w takim sensie literackim, pełnych cytatów. No natomiast, no nie wiem, na przykład tam przytaczając kłótnie Andrea Antoana i Gabrieli Zapolskiej, te obelgi, które na siebie na początku puszczają, pani jest z mokrą kurą, pani gra jak kwoka, no one się naprawdę pojawiają w listach Zapolskiej, w tym jak opisuje swoje spotkanie na przykład właśnie w Paryżu z Antoanem. Więc tutaj budowaliśmy wszystko na faktach, natomiast jakby taka tkanka literacka jest już zupełnie autorska i jest dziełem Janka Czaplińskiego. Chciałem zapytać o ten pomysł, żeby przedstawić jedną bohaterkę graną przez trzy aktorki, bo no, na pewno było to interesujące. Publiczność pewnie też zastanawiała się, dlaczego tak. W głowie mogły się różne myśli pojawiać. Dla mnie osobiście miałem takie wrażenie, że bardzo, bardzo ciekawie pokazaliście właśnie złożoność jej osobowości, wielowymiarowość, bo
bo byłyście, mówię tutaj o aktorkach grających właśnie tę bohaterkę, jednak różne inne, ale skąd się właśnie ta idea wzięła, jeśli chodzi o pomysł właśnie na spektakl, na takie przedstawienie Gabrieli Zapolskiej? No, ta historia jest bardziej prosta, to znaczy na początku miał być inny spektakl. I znaczy to jest taka jakby pierwsza historia, a potem jest ideologia też, jakby, która jest słuszna, którą pan zauważył, ale pierwsze miało być ich czworo i Aneta jakby miała 6 osób, po prostu miała mieć w zespole, no ale potem zaczęło to ewoluować, no ale jako, że były 3 aktorki i 3 panów, no to okazało się, że ten życiorys Gabrieli Zapolskiej jest tak bardzo w różnych kierunkach się rozchodzący, że każda z nas sobie znalazła swoją jakąś niszę, powiedzmy, czy to, nie wiem, jak, od której to strony szło, już teraz nie pamiętam, czy to Aneta nam podrzucała, czy myśmy się jakoś tak podklejały pod te wszystkie jej odsłony różne. No i tak jakoś wyszło. No jesteśmy, każda z nas jest zupełnie różna i wydaje mi się, że to jest słuszne, co pan zauważył, że to tak właśnie... No i to chyba jest też tak, że złożoność osobowości dzięki temu, że jest tutaj na 3 aktorki, jest można sobie uzmysłowić też jakoś oraz pola, na których działała, no bo też i była aktorką, i była pisarką, ale też społecznie działała, chociaż też zawsze była na bakier akurat, jeżeli chodzi o Kongres Kobiet, to jest ciekawe, że mimo iż była feministką, to nawet z feministkami była też na bakier, ale też była pionierką nieraz. Na przykład to jest pierwsza kobieta, która napisała scenariusz filmowy w Polsce. Bardzo dużo faktów, które wydaje mi się, że no tak wyszło, że jedna osoba, nie wiem, czy tego by nie udźwignęła, ale no wydaje mi się, że ciekawsze jest, że jednak te trzy różne aktorki w zupełnie innej aparycji i energii jakby to jakoś dźwigają po prostu. No chociaż po to, żeby opowiedzieć, tak jak w jednej scenie opowiadamy historię jej wszelkich romansów i związków. Tego było tak strasznie dużo, tych emocji, którymi ona operowała, tych mężczyzn w jej życiu, tak samo dużo jak wszelkich innych przygód. Więc żeby budować takie sceny, żeby to zagęszczać, żeby móc właśnie, tak jak pan powiedział, spróbować skondensować, paradoksalnie skondensować tę Zapolską, potrzebowaliśmy więcej niż jedną aktorkę. Ja, jeszcze jak czytaliśmy listy, to ja miałam takie wrażenie, że bardzo często było tak, że jeden list jakby to pisała inna osoba, a drugi list zupełnie inna osoba. Ona miała tak jakby zachwiania różne emocjonalne, że to naprawdę ciężko było jakby złapać w ogóle, jaki tutaj jest strumień świadomości w ogóle jej, bo tak... Jest taka teoria podobno o osobach, które są charyzmatyczne, że mają bardzo sprzeczne cechy osobowości. Z jednej strony bardzo wrażliwe, a czasami bardzo takie ekspansywne, takie walczące o swoje. Chyba wiele tych takich przeciwieństw też łączyła Zapolska. Tak, i chyba jeszcze jest tak, że w sumie dla nas wszystkich, tak jak zaczęliśmy pracować już skupiając się na Gabrieli i na jej życiu, to też dla nas wszystkich to była jakaś taka dosyć osobista podróż, bo myślę, że każdy, tak jak pierwszy raz się spotkaliśmy i padło hasło, że robimy o Gabrieli Zapolskiej i raczej wszyscy mieli dosyć zdziwione miny, że ale dlaczego i co to w ogóle jest za właśnie pomysł i dlaczego. Więc w trakcie pracy, w trakcie poznawania jej, w trakcie właśnie konfrontowania się z jej biografią, myślę, że każda z dziewczyn, no bo głównie o dziewczynę chodzi, też sobie znalazła swoją Zapolską, to co je inspirowało najbardziej w tej postaci. Mówimy głównie o paniach, bo też Zapolska jest główną superstar tego spektaklu, ale panowie mieli trochę odwróconą rolę. Tutaj były 3 Zapolskie, a panowie grali po kilka ról. I myślę, że warto o tym powiedzieć, bo to też no, tak zróżnicowane te postaci, które panowie kreują i tak znakomicie aktorsko też wygrane. Czasami
czasami pięknie też przerysowane w jakimś stopniu. Pan między innymi Henryka Sienkiewicza zagrał. Jeszcze przynajmniej ze dwie role, tak? Panie Filipie? No tak, no szczerze mówiąc, nawet nie wiem. Na pewno musiałbym sobie chronologicznie, na pewno zaczynam od suflera, od widza, właściwie takiego klakiera, czy już jakaś inna postać. A nie, później... to są takie dalszoplanowe. Ale nie, ja mówię o tym. Policzyć, to rzeczywiście, bo ja nawet sobie nie uświadomiłem, tak naprawdę pani dopiero teraz mi uświadomiła, że rzeczywiście pewnie tam z 10 albo 20 postaci Śmierć. Można by naliczyć. Że jest taka, a no tak też, gram Czecha, u Antuana w Paryżu. Duże wyzwanie tak jest, to było dla pana? Czy zabawa, duża radocha, zabawa, czy duża, radocha. Duża radocha, tak. Bo mieliśmy tak, jak właściwie jesteśmy na festiwalu komedii, to też praca wyglądała tak, że staraliśmy się siebie rozśmieszyć. Na przykład tak powstała postać Czecha, że po prostu chciałem zaskoczyć kolegów i zacząłem mówić po czesku. Jakby, akurat Janek nie napisał tej postaci, jakby, w sensie nie ma jej w scenariuszu, tylko jakby zacząłem wrzucać, żeby rozśmieszyć kolegów. No i tak trochę się rozśmieszaliśmy. Właściwie w całości staraliśmy siebie zaskoczyć co chwilę na próbach. Konwencja tego spektaklu opowiada o postaci sprzed ponad 100 lat, tak? A o problemach, które wydaje się są w ogóle dawno już nieaktualne, prawda? Bo kobietom to było wtedy trudno, walczyły gdzieś o swoją pozycję, o równe prawa, o jakieś takie rzetelne potraktowanie, chociażby w sądach. I wydaje się, że to jest w ogóle pieśń przeszłości, a wy ten spektakl wkładacie w taką bardzo nowoczesny anturaż. Mówię o scenografii, ale też o muzyce, o dynamice, o kostiumach. Czy to jest dokładnie po to, pani reżyser, żeby nam powiedzieć, że to nie jest pieśń przeszłości, tylko dalej gdzieś, nie tylko kobiety, ale każdy człowiek, bo to jest chyba uniwersalne też, prawda? Walczy o coś w życiu, o siebie samego. Też, no wydaje mi się, że dosyć to jest oczywiste, że to nie jest pieśń przeszłości i pewnie gram ten spektakl od 2 lat i za każdym razem w zależności od kontekstu i rzeczywistości, która nas otacza, zmienia swoją siłę rażenia. Wydaje mi się, że obecnie ma dosyć mocną i trochę mniej dzisiaj chyba był komedią, a bardziej protest songiem. Takie mam poczucie przynajmniej po obejrzeniu dzisiejszego spektaklu. Tak więc no, sięgając generalnie do XIX wieku, to jest początek wszelkich przemian społecznych i budzących się ideologii i ideologii feminizmu, ale też tego, z czym za Polska walczyła i z czym mierzymy się do dzisiaj, to znaczy nierówności społecznych, wolności, o którą, jak wiem, musimy walczyć cały czas. I tak można by było pewnie długo wymieniać oddawanie głosu ludziom, którzy tego głosu nie mają. No to są tematy, które obawiam się, że szybko się nie zdezaktualizują. I no, nie wiem, czy się z tego cieszyć, ale oczywiście też jest tak, że ta przestrzeń, w której odbywa się ten spektakl, bo taka jest rama też i założenie tego spektaklu, że to jest po prostu sala prób grupy rekonstrukcyjnej, która chce tą za Polską przywołać i zbudować jej biografię tak naprawdę z tych kilku przedmiotów, które tam się znajdują właśnie w tej biednej przestrzeni, w jakiej ta Gabriela przebywa przez całe swoje życie. Tym, co nam zostawiła, czyli swoją energią, wiarą, chęcią, radością, bólem, tak naprawdę wypełnić tą przestrzeń tym właśnie. Więc tak, no, myślę, że jakoś dzisiaj boleśnie aktualny jest ten spektakl. Ale z drugiej strony jesteście właściwie pionierami w jakimś sensie, mówiąc o Zapolskiej za pomocą środków wyrazów właśnie teatralnych, no bo wspominaliśmy o tym, że była jednak postacią w jakimś sensie zapomnianą, nie tylko w teatrze. No nie uczyliśmy się biografii Zapolskiej w liceum. Wszyscy znamy jedynie wiadomo jaką sztukę, prawda? I o moralności pani Dulskiej każdy słyszał, a była postacią wielowątkową, właśnie złożoną z różnych wymiarów. Właściwie wydawałoby się, że jest świetnym materiałem też na dzieło filmowe, prawda?
a jednak mimo wszystko przez wiele lat była zupełnie zapomniana, więc w jakimś sensie tak, mam taką refleksję, że to wy też sprawiacie, że ta twórczość wygrywa i że to jej życie wygrywa. Jeszcze chciałem zapytać w takim razie, co ta superstar Zapolska, nowa Zapolska może nam dzisiaj powiedzieć, co wam także powiedziała i jak można właśnie ją w tym współczesnym kontekście traktować, żeby to, jak żyła, to jaką była osobowością, żeby wyciągać z tego właśnie wnioski. No na pewno, żeby się nie poddawać przed do celu, mimo wszelkich przeciwności i porażki, przekuwać w sukces. Pada na końcu takie zdanie, oczywiście to jest, może to jest pytanie w nawiasie, ale może to jest zupełnie poważne pytanie. To co, następny Sienkiewicz? To co, pani reżyser, ja zadaję to pytanie zupełnie poważnie teraz, to co, następny Sienkiewicz? Czyli mamy tutaj już odtwórcę głównej roli, jednego z kilku. Dokładnie tak, w listopadzie zaczynamy... Naprawdę? W listopadzie zaczynamy próbę do drugiej części tej opowieści, Sienkiewicz Superstar. I mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać przy najbliższej okazji. Premierę będziemy mieli na koniec stycznia i faktycznie grupa rekonstrukcyjna tym razem zabiera się za postać Henryka Sienkiewicza, więc tak. Czy pan Filip będzie, czy będzie kilku Sienkiewiczów, czy Henryków, czy będzie Henryk jeden? Henryk jest jeden. Henryk jest tylko jeden. Zapamiętam. No to czekamy. Zobaczymy na próbach. No to czekamy w takim razie. No nie sądziłam, że to tak, ale to wspaniale, że tak. Ciekawa jestem skądinąd, czy Henryk Sienkiewicz był tak barwną i tak wielowątkową postacią, jak już dogrzebiecie się tam do tych tajnych jego życiorysów. No to nie będę może tak aż daleko zdradzać, co tam, o czym myślimy, natomiast Henryk Sienkiewicz był zdecydowanie mniej barwną postacią niż Gabriela Zapolska, natomiast to, co się wydarzało z nim na przestrzeni kolejnych lat i po jego śmierci, i to bardziej interesuje nas percepcja Henryka Sienkiewicza i to, co my z nim robimy, nasza fantazja na jego temat, niż sama biografia Henryka, więc z tym będziemy się mierzyć od listopada. No to życzymy w takim razie wysokich lotów na próbach i wspaniałego efektu. I wspaniałego efektu tej pracy czekamy w takim razie podczas 22. edycji Talii na ciąg dalszy, na przykład w roli, nie wiem, nawet spektaklu towarzyszącego. Zresztą to nie od nas zależy, ale miło nam będzie. Albo pojedziemy do Wałbrzycha, do Teatru Zapraszamy. Dramatycznego. Bardzo Państwu dziękujemy. Państwa i naszymi gośćmi byli pani Aneta Groszyńska, reżyser spektaklu Zapolska Superstar, czyli Jak przegrywać, żeby wygrać. Pani Sara Celler-Jezierska, odtwórczyni roli Zapolskiej i pan Filip Perkowski w rolach wielu. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. W kolejnej odsłonie festiwalowego studia piątkowego witamy gospodarza, dyrektora naczelnego Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafała Bala-Wejdera. Witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękujemy za gościnę przez tyle dni i jeszcze jutro festiwalowe studia, więc mamy nadzieję, że nie narazimy się niczym takim jakimś zachowaniem niekoniecznie komediowym. Myślałem, że zbyt komediowym. Nie, miło Państwa tu oczywiście widzieć. Cieszę się, bo codziennie tutaj Państwo wytrwale pracujecie, przypytując kolejne osoby, nie tylko na temat komedii, z tego co słyszałem, co widziałem. I myślę, że to też fajnie, że taki znak po całym festiwalu zostaje. Powiedzmy za te 20, 30 czy 50 lat, ktoś jak otworzy sobie nasz kanał YouTube'a, to będzie mógł obejrzeć te wszystkie materiały, albo też popatrzeć, jak rozwinęła się kariera tych wszystkich osób zawodowa, które biorą udział po prostu w festiwalu. Bo no niestety z poprzednich lat nie mamy, no nie było też takich technologii, prawda? Natomiast wydaje mi się, że to jest bardzo fajne teraz rozwiązanie, że można przyjść, zaprosić, porozmawiać i później odsłuchać też deklaracje reżyserów, co będą robić w przyszłości i sprawdzić, czy naprawdę tak się dzieje. Taką deklarację już mamy po dzisiejszym spotkaniu.
z reżyserką spektaklu Za Polska Superstar. Kolejny będzie Sienkiewicz. No tak padło przy końcu spektaklu, no tak więc padło. Pani Wyroszyńska, rozumiem, dotrzyma tego. Można się spodziewać bardzo interesującego spektaklu, tym bardziej, że ten spektakl też zrobił wrażenie i na publiczności, która, tak jak widziałem, częściowo gromkimi owacjami i na stojąco nagradzała ten spektakl, ale także na jurorach. A częściowo na siedząco, no tak, ale też były gromkie. Brawa. Tak. Bardzo żywa reakcja i żywy cały odbiór spektaklu. Myślę, że to bardzo interesujące. Zresztą no, tak jak pozostałe spektakle, bardzo różne, prawda, ale też budzące emocje. Mówiliśmy o tym wyborze, o tym kluczu z dyrektorem artystycznym Marcinem Hycnerem, a pan jak ocenia, że tak powiem, całość? Bo to jest cała masa rzeczy, które dzieją się w teatrze, dzieją się nocą. Właściwie w gotowości po drugim spektaklu są już ekipy, które rozmontowują scenografię po to, żeby go szybko zamontować kolejną. Więc to jest no, całe, można powiedzieć, przedsiębiorstwo, które jest rozkręcone w tej chwili na 500% normy. No tak, ale radzimy sobie z tym jeszcze tfu tfu, bo przed nami ostatni konkursowy pokaz, więc nie chciałbym zapeszać i to, co, o czym mówiłem tutaj podczas pierwszego spotkania z Państwem, że najbardziej obawiamy się złośliwości przedmiotów martwych, bo one tutaj uciążliwie przeszkadzają, natomiast życzliwość i wszystkich pracowników i wolontariuszy i Państwa, przecież tutaj naszych gości festiwalowych jest tak ogromna, że radzimy sobie z tym bardzo, bardzo spokojnie. Co więcej, to zabawna historia, bo przecież wczoraj i dzisiaj graliśmy także swoje repertuarowe spektakle dla dzieciaków, więc no to też pokazuje, że jesteśmy tutaj naprawdę bardzo zwartą ekipą i też robimy po to, żeby te setki czy wręcz no przecież tysiące widzów, bo to jest kilkanaście spektakli, mogli tarnowianie i osoby, które przyjeżdżają tutaj na ten festiwal, po prostu sobie obejrzeć. A propos tego zapracowania, to tak już kiedy talia zmierza do końca i ekipa i pan... oddychacie z ulgą, że powoli po tym intensywnym tygodniu zmierzamy do finału? Czy chciałoby się, żeby ta atmosfera talii festiwalu trwała jak najdłużej? Po Państwa nastrojach dzisiejszych widzę, że tak naprawdę festiwal dopiero zaczyna się dobrze rozkręcać, więc pomyślimy o tym, żeby tę formułę festiwalową być może przedłużyć. Nie wiem, po czym pan dyrektor tak wnosi. Ale myślę, że to jest o tyle ciekawe pytanie, bo już wczoraj tak naprawdę podjęliśmy decyzję dotyczącą przyszłorocznej festiwalu, w sensie określenia jego terminu i pierwszych tytułów, które chcielibyśmy zaprosić, żeby to robić z bardzo dużym wyprzedzeniem. Teraz robiliśmy to trochę później, dlatego z niektórymi tytułami nie byliśmy w stanie, prawda, już zaprosić, bo jeśli na przykład były teatr, który w ten weekend ma swoją premierę, to naprawdę przy chęciach, przy możliwościach finansowych i logistycznych, no to było z góry po prostu skazane na niepowodzenie, ale myślę, że to jest wystarczający czas, że te 10 dni tutaj z teatrem też pokazuje dla tych osób, które przychodzą codziennie dla teatru, to jest też pewien wysiłek logistyczny, co tu dużo mówić, prawda? Trzeba pójść do pracy, wrócić z tej pracy, ogarnąć się jakoś. Jeśli się ma dzieciaki, to jeszcze zrobić coś z tymi dzieciakami, prawda? Później przyjść do teatru, wrócić jeszcze raz. Więc myślę, że ja też bardzo dziękuję, że widzowie tutaj wytrwale towarzyszą nas podczas wszystkich spektakli. Też kuponów w urnie było sporo, teraz one są już wyciągnięte, bo tutaj równolegle z obradami jury, które trwa na pierwszym piętrze, to też przeliczane są głosy i liczymy na to, że i werdykt będzie sprawiedliwy i taki satysfakcjonujący naszych widzów, a z drugiej strony widzowie też mają pole do głosu, prawda? Tutaj nie odbieramy tego. Z tego, co wiem, to nie powtórzy się najprawdopodobniej historia z ubiegłego roku, ta taka niesamowita, czyli że spektakl, który został wyróżniony przez jurorów, także znalazł uznanie wśród widzów. Więc no, wydarzyło się to w jubileuszowym festiwalu, więc może podczas 30. No. Zobaczymy. Czyli rozumiem, że te spektakle, które będziecie chcieli pokazać na 22. talii, już będą... można tak powiedzieć, rezerwowane z dużym wyprzedzeniem. No to teraz już sygnalizujemy teatrom, wiadomo, że to też dzieje się z tego prostego powodu, że teatry organizują sobie pracę, my też musimy pozyskać środki zewnętrzne na to wszystko, prawda, i potem ostatecznie jakoś się dogadać, żeby te zespoły mogły przyjechać. W tym roku była formuła tych młodości do 40, tak jak Państwo widzieliście, to też no, bardzo ciekawe języki teatralne, bo każdy z tych spektakli, gdyby przystawić tam jakąkolwiek linijkę, no to jest nieporównywalne i to też zawsze podkreśla jury, no jak ich porównywać, prawda, no, ale są takie elementy, które jednoznacznie
wskazują, że to był najfajniejszy spektakl, najlepiej zrobiony, największa witalność, najbardziej prawdziwy i te spektakle zwykle nagrywają. Na pewno nie będzie to mogło uspokoić naszych wiernych widzów. Skoro w tym roku był młody, to w przyszłym roku nie zrobimy na przykład powyżej 70 festiwalu, prawda, żeby tak w ramach zachowania równowagi, więc to nie jest taki pomysł. Jest pomysł raczej na to, żeby wziąć duże teatry i które by, tylko wtedy jest problem tego typu, że taki zespół chciałby występować po prostu nie tego samego dnia dwukrotnie, tylko w dwóch kolejnych dniach i być może będzie mniej spektakli konkursowych, powiedzmy 5-6, ale będą większe. Coś za coś, tak? No tak, no myślimy, zobaczymy, no to na razie są nasze marzenia i tam jakieś pragnienia, ale staramy się je urzeczywistniać, malując właśnie grubym flamastrem te terminy, które będą w przyszłym roku. Więc proszę bardzo sobie zarezerwować między 20 a 30 września. Przesuwamy się na koniec września i liczymy, że może w przyszłym roku będzie trochę lepsza pogoda. Tak co dwa lata chyba jest, że raz lepsza, raz gorsza pogoda, ale to nie przeszkadza naszym widzom. Na pewno docierają do Państwa, do pracowników teatru, no, na pewno też do Pana. Panie dyrektorze, opinie, no takie nawet nie tyle tutaj swoje i nie tylko intensywność braw po spektaklach, bo myślę, że to też słychać gdzieś tam na korytarzach, ale po prostu takie opinie z zewnątrz, z miasta, jak odebrana została tegoroczna talia. No ja muszę powiedzieć, że to są bardzo różne, ekstremalne są te opinie, bo to właśnie w zależności od widza i to, że każdy szuka swojego jakiegoś tematu, tym bardziej, że no tutaj kilkakrotnie to powtarzaliśmy, że poczucie humoru każdego z nas jest bardzo różne i tutaj utrapienie w te gusta, ja rozumiem, że gdybyśmy zrobili na przykład festiwal fars, wszyscy by byli zadowoleni, w sensie takich widzów, którzy lubią farsy i tutaj sala by tryskała energią i tym śmiechem i pełną widownią, ale to też nie o to chodzi, bo ja chciałbym powiedzieć jedno ważne słowo w kontekście właśnie oceny festiwalu, że on ma też no, pewne ambicje, prawda? To nie jest tak tylko, że no, chcemy po prostu, no dobra, pośmiejmy się, 10 dni będzie super i tutaj wszyscy będziemy weselsi. Nie, no wiadomo, że tak, ale tutaj no też jakieś takie krańcowe postrzeganie tego humoru, które było w tym roku jakoś prezentowane przez tych młodych widzów, przez młodych reżyserów, prawda? Bo tutaj trzeba przypomnieć, że to jednak ten młody język jest bardzo charystyczny, ale właśnie no jednak trochę ambitnie chcieliśmy podejść do tego festiwalu. Zresztą tak jak co roku, żeby to było. Natomiast te głosy, ja mówię, to od bardzo entuzjastycznych i od tego właśnie, że trudno jakoś się zdecydować po głosy, że niektóre spektakle nie powinny się znaleźć po prostu w konkursie. Jest też sprawa taka, którą tutaj opowiadałem jako anegdotę, że niektóre spektakle wyniesione ze swoich miejsc, gdzie się wykluły i tam są odbierane znakomicie, przywiezione do Tarnowa są odbierane zupełnie inaczej, prawda? I to spektakl, na którym powiedzmy bawią się ludzie w Warszawie, widownia ta konkretna jakaś tam w teatrze czy w Krakowie, w teatrze on zupełnie inaczej, jak to się mówi brzydko, teatralnie żre, prawda? Więc to też jest jakaś... Ale są takie spektakle, które bardzo dobrze są odbierane zarówno w teatrach macierzystych, które jeżdżą po Polsce, bo mają tak zwane życie festiwalowe, przyjeżdżają do nas i tu są też dostrzeżone, więc z tego się ogromnie cieszę. Ale myślę, że też fajnie właśnie, że ta odwaga i tutaj ambicja została pokazana w tych spektaklach, bo to też daje tak jakiś pazur, prawda? Bo jesteśmy w stanie zrobić tutaj zero-jedynkowe spektakle i zaprosić wszystkich. Pod publikę, prawda? I zrobić czyli jakąś festiwal klasykę. Farsy, ale musielibyście zmienić tytuł na festiwal farsy. Tak, ale były takie propozycje i tak naprawdę zawsze żartujemy. Czarny humor, tu nawiązując do pierwszej naszej premiery, że jak przyjdą czarne czasy i będzie trochę gorzej z pieniądzem, no to ludzie chętnie wydają pieniądze na tego typu spektakle, prawda? I można tutaj zorganizować festiwal farsy, który w praktyce sam się sfinansuje. Natomiast nie o to też chodzi, naprawdę nie o to też chodzi, bo humor poziomu kabaretowego, kiepsko kabaretowego jest dostępny dla wszystkich, prawda? W zasadzie jak ktoś chce sobie tam obejrzeć, to gdzieś tam trafię, ale... Poza tym farsa, niezależnie z jakiego, że tak powiem, przedziału, jeżeli chodzi o lata, że tak powiem, pochodzi, na ogół jest zbudowana podobnie i nie wiem, czy widzowie po trzecim dniu prezentacji kolejnej farsy nie byliby przypadkiem znużeni. Był też taki najbardziej radykalnym pomysłem, który mieliśmy tutaj jeszcze z Zetkiem Żyntarą, świętej pamięci, to był taki pomysł, żeby zaprosić na przykład jeden spektakl, żeby zaprosić Maydaya razy 7, prawda? I proszę, jedziemy z tym Maydayem razy 7. Oczywiście i wtedy wszyscy, którzy chcą na Mayday iść, pójdą. Pójdą, zmieszczą się, będą bilety. Co więcej, jurorzy będą bardzo sprawiedliwie oceniać, prawda? No bo tytuł będzie ten sam, aktorzy, no wszystko się będzie zgadzało, natomiast sama kwestia oczywiście wykonania.
zmianie. Ciężki pomysł, powiem szczerze. No tak, bardzo hardkorowy i myślę, że tam, ale no zobaczymy, nie? Myślę, że to, no ten festiwal się regularnie też rozwija, te formuły są jakoś tam szukane. Cieszymy się tu zarówno z tego, że nasi radni miejscy i pan prezydent dosypuje nam trochę pieniędzy, żeby go zorganizować, finansując też naszą premierę, ale też ministerstwo łaskawym okiem po kilku latach patrzy na nasz festiwal, bo to też jest niebagatelne, te prawie blisko 300 tysięcy, które pozwala tutaj zaprosić te zespoły, bo naprawdę bez dofinansowania to byłoby po prostu niemożliwe. No to cóż, myślę, że wszystko o rozmaitych rozterkach też dotyczących organizacji festiwalu, poszukiwania jego idealnej formuły zostało powiedziane. Pozostaje nam życzyć, żeby ten dzisiejszy spektakl i jeszcze te dodatkowe, towarzyszące wydarzenia, które w sobotę i w niedzielę, żeby wszystko przebiegło znakomicie. I żeby ci wszyscy, którzy przyjeżdżali do Tarnowa też z różnych innych miejsc, nie tylko z regionu, ale także na przykład nie wiem, z Krakowa, dobrze talię tegoroczną wspominali. No a Państwu życzymy cudownej kooperacji na linii dyrektor naczelny, dyrektor artystyczny, zespół, żeby powstawały kolejne świetne spektakle na deskach Solskiego i żebyśmy czuli atmosferę festiwalową, panie dyrektorze, o, ale wymyśliłam, przez okrągły rok, że jest dziękuję takie ogromnie. Święto teatru tutaj. Dziękuję ogromnie i użyła pani też kluczowego słowa, które jest najważniejsze, zresztą to widać w tych spektaklach, które tu są najlepsze, najlepiej oceniane, no zespół po prostu, naprawdę, nieważne kto tu robi jaką robotę, jeśli się myśli o tym, o tak jak harmonii, właśnie o zespołowości, prawda, no to wtedy widać ten ostateczny efekt tutaj pracy, dlatego ja też serdecznie dziękuję wszystkim naszym pracownikom, którzy tu naprawdę zasuwają bardzo długo, bo oni są autorami tego ostatecznego sukcesu w przyjęciu tych zespołów i tego, kiedy potem ze spokojem w niedzielę posłuchamy werdyktu jury, to myślimy, o super było zrobić tę robotę, zaprosić te osoby do Tarnowa. No to zapraszamy do Tarnowa, a przede wszystkim do Teatru imienia Ludwika Solskiego, aby Państwo komentowali, uczestniczyli, dyskutowali, aby było o czym dyskutować i aby z tych dyskusji coś inspirującego wynikało. Myślę, że to dobre życzenia, a tymczasem jeszcze cieszymy się 21. Ogólnopolskim Festiwalem Komedii Italia. Dyrektor naczelny tarnowskiej sceny Rafał Balewejder był naszym ostatnim dzisiaj gościem w studiu. Sławek Kruczek, Monika Faron-Miśtak, dziękujemy bardzo. Teatr imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie zaprasza na 21. Ogólnopolski Festiwal Komedii Italia w dniach 15-24 września 2017. Festiwal rozpocznie polska premiera Porachunki z katem Martina McDonagha w reżyserii Marcina Hetznera. 8 teatrów z całej Polski powalczy o Grand Prix Italii. Dodatkowo wystąpi Teatr Kapitol, Pożar w Burdelu i Artur Andrus. Rezerwacje 784-976-025. Festiwal Komedii Italia dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu miasta Tarnowa.